Dzień dobry, dobry wieczór w kolejnym odcinku Wschodniego Plonu. Dzisiaj znajdujemy się przy moim zestawie siewnym do pszenicy i rzepaku. I stwierdziłem, że dzisiaj, ze względu, że niezbyt brudny, nie mogę być dzisiaj brudny, bo jeszcze idę na rower wieczorem, to postanowiłem nakleić naklejki z Zenoxa, które otrzymałem. I stwierdziłem, że jedna będzie właśnie przy talerzówce, druga na obciążniku z Kubota. A trzecia, nie wiem, jeszcze się pomyśli. Także ja ruszam tu z robotą. Przez 2 tygodnie nie było mnie na YouTube, ale to dlatego, że już był koniec. No, kończy się rok szkolny, więc musiałem zdać tam przedmiot i chory byłem cały tydzień, więc to wszystko ciężko szło. Kurs musiałem jeden ukończyć i to wszystko mi zajęło trochę czasu. Ale dobrą wieścią jest to, że od dzisiaj już wracam na YouTube'a. I żeby było ciekawiej, odcinki już będą częściej, ze względu, że będę w domu, znaczy w domu, na gospodarstwie, także będę przygotowywał sprzęty do żniw, remontował trochę. Jeszcze swoją drogą dodam, jeżeli już tu jesteśmy, mam header z bizona do sprzedania. Header jest właściwie gotowy do użycia. Wystarczy tylko kupić tam jeden chyba przewód, jeden napinacz. I można wyjeżdżać w pole, nasmarowany, wymyty, pozostało tylko jechać. Także jakby ktoś był zainteresowany, to proszę pisać w komentarzach. Jeszcze pokażę wam, jak wygląda z przodu. Tu przy nim przyczepka stoi. Mamy jeszcze bronę do Unii grudziąc, nie pamiętam, to chyba z pięcioskibowej spługa, także jakby ktoś chciał, to też mogę odsprzedać za drobniaki. I tak to wygląda z przodu. Nie jest nigdzie wycieńczony życiem. Kupę lat stał, także jest na pewno niezużyty mocno. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Jestem teraz za stodołą na swoim polu. Zaraz wam pokażę, co robiłem przy agregacie ścierniskowym w sobotę, bo to była wolna chwila, gdzie Marcin z kanału Ciapek Team mi pomagał. Także zobaczycie, co się tam działo. Teraz jesteśmy przy odmianie pszenicy Emil. Prezentuje się ona, o, wezmę ten, bo jest wyżej, następująco. I mamy tutaj całe to pole, to idzie aż tam do drogi polnej za tym rowem, gdzie tam te krzaki rosną. I to pole aż tam idzie, to jest jedno z naszych największych pól. I tutaj mamy jeszcze parędziesiąt metrów ziemniaków, które też ładnie nam rosną w tym roku, bo deszczów dostały, spadło u nas w ciągu 4 dni, to było w zeszły piątek. Od piątku do właśnie poniedziałku spadło u nas 65 litrów wody. Także jest dobrze jak na razie u nas z wodą. Wiadomo, mogłoby trochę jeszcze więcej spaść, ale to na razie się okaże. U nas też grad padał. Trochę liście mieliśmy pouszkadzane. Tylko nie mogę, nie widzę tutaj. O, jest po gradzie chyba. Tak, jest. Tutaj liść flagowy jest uszkodzony, od tutaj kolejne, jak widać. No ale ważne, że tylko trochę liścia, a nie uprawę całą, także to jest drobnostka. A teraz przejdziemy się do ścierniskowca i zobaczycie, co tam już zdziałałem. Jestem właśnie przy ścierniskowcu. Został on zabezpieczony przed korozją olejem przepalonym i zamontowałem nowe dzioby dwuotworowe na śrubach 10,9, nakrętką też najmocniejszą 10,9. Wszystkie zostały wymienione. Aż mi robaczek siadł na okularach w Unikos. Wszystko zostało w oleju zaimpregnowane, wysmarowane wszystkie łożyska w talerzach.
I pokażę Wam teraz, gdzie została naklejona naklejka na obciążniku, a później przejdziemy do wyjazdu John Deere'em, bo w piątek, czyli jutro, będę się brał za niego. Znaczy nie za John Deere'a, tylko za halę, w której on przebywa. Tutaj mam naklejkę, stwierdziłem, że ją nakleję na środku. Wygląda to w miarę równo, starałem się, żeby tak właśnie było. Jak widzicie, trochę trawę koszę, bo bardzo szybko rośnie w tym roku w porównaniu do dwóch wcześniejszych lat, bo koszę już może trzeci rok prawy u siebie, bo wcześniej to brat się tym zajmował. Także ja się biorę za wyjazd John Deere'em, statem. I widzimy się w dalszej części. Zobaczę, czym Wam jeszcze będę chciał się pochwalić, co się zmieniło u mnie przez te 2 tygodnie. O, jakby ktoś chciał, mam też na sprzedaż pochwy do zwolnic Ursusa C355. Nie posiadają one tylko zębatek. Stan ich jest dobry. Nie jest nigdzie pęknięta zwolnica, nigdzie nie jest uszkodzona. Wystarczy tylko włożyć zębatki, które tam były. Tego ja nie rozbierałem, bo to u nas leżało sporo czasu, bo kiarzyje to już 60-tki nie ma, bo to chyba były przy 60-tce one. Taki składak, jak to kiedyś robiono. Także jakby ktoś chciał, to cena też jest do uzgodnienia. Jestem już następnego dnia na najbardziej oddalonym polu od mojego domu. Jesteśmy, jak widzicie, na rzepaku. No i mam 1,73 m wzrostu, więc nie jestem wielki. A ten rzepak jest ode mnie wyższy. Tutaj niestety już nie pamiętam, ile mieliśmy rzepaku. Ale tu jest chyba 8 hektarów. W tym kawałku jednym. Robaka u nas nie widać. A rzepak prezentuje się tak, biorę najbliższego z brzegu, bo nawet ciężko jest przejść gdzieś dalej na polu. I to tak wygląda od góry. Więc teraz jadę do domu, bo nie, za chwilę będzie u mnie Kuba. Będziemy sobie działać. Także do zobaczenia w dalszej części odcinka. Jak widzicie, wyjechaliśmy już kombajnem. Nasz kombajn to John Deere 2254. I będziemy go niedługo szykować do sezonu. Mamy już godzinę w pół do dziewiątej. Już jest bardzo gorąco. Ja otworzę osłony po całej zimie, żeby się wywietrzył. I w tym roku musimy wymienić tutaj przewód. Widać, jest osłonięty tą taką, nie wiem jak to się nazywa, taką okładziną, żeby ocieplać rury w domach. Trzeba będzie to wymienić tu. No i wszystko tu jest sprawne, tylko wystarczy osłony właśnie pozakładać. Bo jak przygotowywałem go na zimę, to wszystkie osłony pozdejmowałem pistoletem na powietrze. Wyczyściłem, nasmarowałem. Wjechał w garaż, bardziej do garażu. I tak przestał sobie całą zimę bezproblemowo. Kombajn ten mamy już dużo lat. 6. Znaczy nie, może nie liczymy w latach, ale 6 sezonów już. Może nawet 7. Tutaj jeszcze osłonę muszę otworzyć, tylko tu nie ma takiego motylka. Jest ciężej. O, udało się. O. Kombajn nam się nie psuje. Bardzo dobra maszyna. Nie mamy na co narzekać. Swoją robotę robi, bo u nas zboża są bardzo gęste. Pokażę Wam jeszcze specjalnie tutaj pod spodem, jak to wygląda, proszę, wytrząsacze. Tam w środku pokażę dalej. Oczywiście pełną się z czujników, łożyska wszystkie wymienione. Tutaj świeże nawale, tutaj zeszłoroczne oczywiście. I jeszcze przejdziemy się do kabiny.
Zbyt wiele na jego temat nie mogę się wypowiedzieć, dlatego że mój brat jest głównym kombajnistą. Ja to tylko po zimie przemyję go karczerem i nasmaruję i oddaję już w jego ręce, niech robi sobie co chce z nim. O, tak prezentuje się w kabinie. Całe sterowanie tutaj mamy na słupku. Mamy jeszcze kamerę tylnią i niedługo będziemy zakładać na rurę, bo musiałem oddać jedną na reklamację. I będziemy zakładać w tym roku. Światło kolejne będziemy do niego zakładać, bo mamy już tutaj na lusterku. Po tej stronie też będziemy chyba dokładać. Nie wiem, w każdym razie domówiłem jeszcze, jak mnie poproszono. No i co? Ja idę zjem śniadanie i działam dalej. I uważam, że ten odcinek, który się składa już z 3 dni, trwa około 8 minut, więc zakończę go i następny odcinek zacznę już dzisiaj nawet nagrywać. Także ja Wam dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, o łapce w górę, o komentarzu. I ja lecę z tematem, a z Wami się żegnam. Jeszcze zapomniałem pokazać Wam najważniejsze. A najważniejsze mam na myśli silnik. Już się udaje na górę. Tak wygląda tutaj silnik. Niestety też się na jego temat nie wypowiem. Wiem tylko tyle, że w tym roku musimy filtry powymieniać i oleje. Także taka standardowa procedura. Co rok, co dwa. Pokażę Wam jeszcze, jak to od tej strony wygląda. Trzeba będzie go trochę też przemyć wodą. I ja już się zabieram do dzisiejszej roboty.